Natasza Urbańska przekazała smutne wieści. Odszedł jej ukochany przyjaciel. Natasza Urbańska 45 litrów to wielka miłośniczka zwierząt. W jej dworku w Jajkowicach mieszkają między innymi psy, kuski, gęsi i kaczki. Zwierząt nie brakuje także w warszawskim Domu Gwiazdy. Niestety, niedawno jeden z nich odszedł. Sądząc po reakcji, jest to dla niej ogromna strata. Natasza Urbańska straciła ukochanego psa. Kilka dni temu na profilu Nataszy Urbańskiej na Instagramie znalazło się czarno-białe zdjęcie pieska z ikonką złamanego na pół serca. Okazało się, że był to jej ukochany pupil, który odszedł. Uroczego zwierzaka pożegnała także przyjaciółka Nataszy, zamieszczając post na swojej relacji w mediach społecznościowych. Zawsze w tą samą stronę. Zawsze w tym samym kierunku, co twoja pani. Pa, pa maluszku, napisała wyraźnie poruszona. Natasza przeżyła odejście swojego pupila, bo zwierzęta od zawsze są bliskie jej sercu. W wywiadach podkreśla, że nie wyobraża sobie domu bez czworonożnych lub dwunożnych przyjaciół. Odkąd pamiętam, zawsze w moim domu były zwierzęta: psy, koty, papugi, ryszowiec, klemens, rybki czy ukochany szczur Maksymilian. Nie wyobrażam sobie życie bez tych mądrych, wiernych, cudownych stworzeń, mówiła w jednym z wywiadów Gwiazda. Przeglądając Instagram Gwiazdy, trafiliśmy na sesję zdjęciową z psiakami. Jeden z nich, widoczny na ostatnim zdjęciu, odszedł. Gwiazdy żegnają swoje zwierzęta. Kilka dni temu swojego pupila pożegnał Filip Bobek. Kilka dni temu moje serce pękło na milion kawałków. Za szybko, zbyt nagle i zbyt boleśnie. Żegnaj przyjacielu, napisał zrozpaczony aktor, dołączając do zdjęć z Rocco emotkę ze złamanym sercem.